Dzień dobry, kochane. Witam Was ciepło, witam Was serdecznie. W związku z naszymi warsztatami Stawiam Granice, które odbywają się 15 czerwca, warsztatami online. Będę przychodziła z różnymi filmikami właśnie w tym temacie granic, które są moimi własnymi inspiracjami, ale też inspiracjami, które pochodzą od Waszych pytań i od Waszych próśb. I dzisiaj właśnie jest taki odcinek, bo jedna duszyczka zapytała mnie, po czym mogę rozpoznać, po czym my rozpoznajemy, jakie płyną sygnały od świata, od życia, że mamy problem ze stawianiem granic, że my tych granic nie potrafimy stawiać. Więc jest kilka takich kluczowych elementów, gdzie my faktycznie natychmiast możemy rozpoznać, że mamy trudności ze stawianiem granic, że nie czujemy tych granic. I zapisałam sobie tutaj te wszystkie elementy, żeby gdzieś mnie tutaj nie umknęło, bo jak widzicie, jestem w przepięknej przestrzeni przyrody. Ptaki śpiewają, jest dużo, dużo przestrzeni i mogą być też jakieś rozpraszacze. I teraz tak, pierwszy, jeden z ważniejszych elementów, po czym poznaję, że mam problemy ze stawianiem granic, to jest to, że nie czuję swojego miejsca, nie czuję swojej przestrzeni, nie czuję swojego własnego terytorium. Granice wyznaczają nasze terytorium. Tak jak mamy granice państwa i wiemy, że w tym państwie są takie, a nie inne zasady, i tym zasadom my również podlegamy. Tak jak mamy granice choćby naszego mieszkania i tymi granicami naszego mieszkania, nie wiem, są ściany, są mury, są drzwi, są okna i to jest nasza przestrzeń i w tej przestrzeni my ustalamy zasady. Ale kiedy wychodzimy w świat, to te granice, które inni czują bądź nie czują, to są granice, które płyną z naszego wnętrza, tak zwane nasze wewnętrzne granice. I teraz, jeżeli my ich nie mamy, jeżeli my nie potrafimy ich stawiać, to wychodząc do świata zewnętrznego, czy to do przestrzeni związków partnerskich, czy to do przestrzeni zawodowej, my w ogóle nie czujemy własnego terytorium. A jak nie czujemy terytorium, to nie czujemy swojej własnej przestrzeni, w której możemy się swobodnie poruszać, w której możemy się spontanicznie i swobodnie wyrażać i w której my stanowimy o swojej własnej woli. Zazwyczaj wtedy czujemy, że jesteśmy zależni od innych, czyli to od partnera zależy, ile ja dostanę, co ja dostanę, jak ta relacja wygląda, co ja mam robić. To się często czuję ograniczona, no bo skoro nie czuję własnej przestrzeni, to mogę się czuć ograniczona. Wychodząc do przestrzeni zawodowej, jest dokładnie to samo poczucie zależności. To od innych zależy, szefa, współpracowników czy klientów, ile ja zarobię pieniędzy, czy oni w ogóle będą chcieli korzystać czy z moich usług, czy z moich zasobów, czy to w ogóle będzie doceniane. Granice tworzą naszą przestrzeń. I jeżeli my je mamy, jeżeli my czujemy te wewnętrzne swoje granice, jeżeli czujemy, wiemy, jak je stawiać i to po prostu u nas płynie, to my czujemy ogromną przestrzeń i ogromną wolność w wyrażaniu i przejawianiu siebie i zaspokajaniu wszelkich potrzeb w danej przestrzeni. Kolejny, równie ważny punkt. Kiedy nie mamy, nie czujemy granic, to czujemy się odizolowani od świata, odizolowani od innych ludzi. Bo kiedy nie mamy i nie czujemy granic, to tworzymy tak zwane mury. Tworzymy mury przed ludźmi, bo nie chcemy być więcej skrzywdzeni, nie chcemy być więcej wykorzystywani. Tylko problem z murami jest taki, że one poniekąd nas chronią, bo rzeczywiście nikt się nie może jakby dostać, przebić przez te mury, ale mury nas bardzo izolują. Izolują nas od świata zewnętrznego. Dlatego tam, gdzie są mury, a nie ma granic, czyli jest takie wycofanie, izolacja,
czujemy się niewidoczne, czujemy się niesłyszane. Mamy takie poczucie, jakbyśmy trochę żyły w jakiejś właśnie odizolowanej bańce. Nie czujemy dostępu, ale inni też nie mają dostępu do nas. Jak są mury, nie ma dostępu do nas, inni nie są w stanie korzystać z naszych zasobów, z naszych talentów, z naszych jakości, z tego, co my dajemy i co my oferujemy. Trzeci, kolejny, równie ważny punkt, kiedy nie czujemy swoich granic, nie wiemy, jak je stawiać, mamy problem ze stawianiem granic, robimy to w sposób agresywny, nie asertywny, tylko w sposób agresywny, używając różnych form agresji, manipulacji, może jakiegoś nawet zastraszania. Ale to też jest nieskuteczne i kosztuje nas to bardzo dużo energii. Zarówno izolacja, czyli to wycofanie, jak i agresja kosztuje nas bardzo dużo energii. Dlaczego? Dlatego, że agresja, czy to słowna, czy krzyk, czy presja, czy nachalność, sprawia, że my wydatkujemy dużo energii, a wycofanie nie sprawia błędnie, kochane, jak możemy myśleć, że skoro ja się wycofuję, to znaczy, że ja nie tracę energii. Nieprawda. Bo wyobraźcie sobie rzekę, która płynie swoim silnym nurtem. Jak to rzeka. I teraz my wchodzimy do tej rzeki i stajemy. I czujemy ten prąd, ale robimy wszystko, żeby się nie ruszyć. I to robienie wszystko, żeby się nie ruszyć, kosztuje nas dużo wysiłku, kosztuje nas ileś tam energii. Tak samo jak jeszcze więcej energii kosztuje, kiedy próbujemy iść pod prąd, ale nawet samo trzymanie się, a nie płynięcie, nie podążanie z nurtem, również kosztuje ogrom wysiłku i energii. I nie podążanie z nurtem życia, z ruchem życia, kosztuje nas ogrom energii. To zatrzymanie, to wycofanie, ta izolacja, bo nie mamy granic, bo nie potrafimy ich stawiać, kosztuje nas mnóstwo energii. I oczywiście również takie elementy, gdzie czujemy się wykorzystywane, czujemy się oszukiwane, ludzie, jak to się mówią, wchodzą nam na głowę, manipulują nami, bo tak naprawdę jak wychodzimy do świata, to każda z nas może do tego odnieść, to tak naprawdę świat czuje, czyli inni ludzie czują, czy my mamy te granice, czy my ich nie mamy. Czy my czujemy swoją przestrzeń, czy my jej nie czujemy. Czy my czujemy w tej przestrzeni właśnie wolność do przejawiania się, do wyrażania, czy nie czujemy. Czy czujemy swobodę, czy mamy swobodę, czy nie czujemy. Czy można nas złamać, czy nie można nas złamać. Tak naprawdę to się bardzo, bardzo mocno czuje i świat, ludzie natychmiast odpowiadają na nasze sygnały. Także powiedziałam, kochane, dzisiaj o takich kluczowych właśnie elementach związanych z tym, w jaki sposób możemy rozpoznać, że tych granic nie mamy albo gdzieś jakiś element w tych naszych granicach po prostu szwankuje. Także kochane, jak temat granic jest Wam bliski, bardzo, bardzo Was serdecznie zapraszam na warsztaty online, które odbywają się 15 czerwca w sobotę. Pamiętajcie również o dużej promocji. Warsztaty kosztują 97 zł. Jeszcze przez chwilę ta promocja trwa i można z niej skorzystać. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że Was troszeczkę zainspirowałam tym filmikiem i do zobaczenia. Do następnego razu.